Dla Tuska 0% kredyt na mieszkanie. Wyniesie to Platformę do władzy? Mam nadzieję, że nie. To jest naprawdę bardzo zły pomysł. Co w tym złego jest? Już mówię, to jest stymulowanie popytu, a nie podaży. I to każdy, kto kiedykolwiek otarł się o ekonomię, wie, że jeżeli stymulujemy popyt przy niezmiennej dostępności jakiegoś dobra, to po prostu jedynym skutkiem jest wzrost cen. To kto na tym programie, gdyby wszedł w życie, najbardziej skorzysta? Skorzystają osoby, oczywiście beneficjenci tego programu oraz banki. To będzie bezpośredni transfer pieniędzy do banków. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli banki będą miały pewnego klienta, który będzie niewrażliwy na cenę, no bo skoro ludzie nie będą płacić marży, nie będą płacić odsetek, to będą brać chętniej takie kredyty i państwo się zobowiąże przez dziesiątki lat, ponieważ nikomu nie będzie opłacało się wcześniej spłacać takiego kredytu, do transferowania pieniędzy do banków. I teraz zobaczmy, jakie to są kwoty. Jeżeli ktoś weźmie kredyt na 500 000 zł, to odsetki od tego kredytu przez cały czas spłacania tego kredytu, jeżeli ktoś go nie nadpłaci, a nie będzie się odpłacało nadpłacać, to jest 770 000 zł. Dla porównania, koszt 500+ na jedno dziecko przez te 18 lat to jest 108 000 zł. To jest 7 razy więcej niż 500+. I teraz to oznacza, że jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie za 500 000 zł, mieć dwójkę dzieci, to Kaczyński z Tuskiem oferują mu 1 000 000 zł. W związku z czym pytanie jest, kto ma za ten 1 000 000 zapłacić i komu i jak bardzo podniesiemy podatki, żeby to sfinansować.